Witajcie z tej strony czeskie ziemniaki znowu, więc no. Ogólnie dzisiaj chciałem Wam zaprezentować, czego używam do robienia animacji Lego lub modelarskich, chociaż tych jeszcze nie robiłem. W sensie mam w telefonie, ale ich za bardzo nie publikowałem. Więc no. I z takich ogłoszeń parafialnych. XD w ogóle. Właśnie będę więcej takich filmów z głosem robić, gdzie ogólnie coś mówię, jak coś zrobić, coś może o modelach, nie wiem, się zobaczy, może coś właśnie o animacjach, nie wiem, może jakieś rysowanie, nie, to jeszcze zależy. Może też coś o instrumentach, nie wiem. Sobie możecie napisać w komentarzu, albo ktoś, też wątpię, żeby ktoś napisał. W każdym razie możecie napisać w komentarzu, jeżeli byście chcieli zobaczyć, posłuchać czegoś o instrumencie jakimś. No tutaj kilka mam, tak naprawdę pod ręką dosłownie, kilka trochę mniej pod ręką. No ale ogólnie mam, więc no, na pewno z chęcią bym nagrał. I możemy już właściwie przejść do odcinka. Podstawowe akcesoria, oczywiście, to jest statyw do kamery. Oczywiście bez statywu się nie obejdzie i to można jakiś własny zrobić sobie z czegoś, czy też prowizorycznie tam, nie wiem, poduszki ułożyć, jakieś cegiełki, jak tam macie, drewniane takie, jakieś ten, albo nawet z Lego, jeżeli macie. Możecie zrobić, w każdym razie ja mam taki, który przyszedł do mnie w zestawie. Więc no, tutaj w zestawie ogólnie, w którym był kabel do mikrofonu. Mikrofon, który się bardzo szybko zepsuł i teraz ogólnie on przerywa oraz czasem nie działa albo brzęczy, więc no, statyw do mikrofonu. Tutaj się go zakładało i przytwierdzało tutaj tą korbką do statywu, na którym teraz mam telefon. Więc no, na mikrofon chomiczek taki i jeszcze gąbka też na mikrofon. U mnie się zdeformowała, bo bardzo małe jest to pudełko tak naprawdę. I po prostu się nie mieści trochę. Nie ma co, więc no. I ogólnie pudełko bardzo fajne. Tutaj gąbka, wszystko. Ogólnie to kosztowało jakieś 39 zł. Teraz pewnie będzie z 50 kosztować, o ile jeszcze jest. Nie wiem, w sumie nie sprawdzałem. Mogę napisać w komentarzu już, jak zrobię film. I sobie sprawdzę, więc no. Tutaj też pięknie gąbeczka. I jeszcze od dołu gąbeczka. Więc no. Taka właśnie walizka, trochę teczka, czy tam zwał jak zwał, no nie? Bardzo dobrze zrobiona. Tutaj są takie zaczepy, tylko o, właśnie. Bardzo polecam. Nie wiem, jak to się nazywa. Tutaj macie markę. Nie sponsoruje mnie nikt, no bo kto by chciał mnie sponsorować? XD. Żartuję sobie. Więc no. Bardzo, całkiem git w sumie. W sensie, całkiem git, kurde, komentarz dnia. Ogólnie jest to takie podstawowe wyposażenie trochę. Ja aktualnie nagrywam mikrofonem ze słuchawek do usznych, ponieważ uważam jakby, że on jest całkiem spoczko. Jeszcze właśnie. Ogólnie ten mikrofon też nie jest jakiś mega dobry. Ten, o, nie jest jakiś mega dobry, taki zwykły mikrofon tak naprawdę, nic wielkiego, myślę, że w nowszych telefonach może by były lepsze niektóre, nie wiem, chociaż nie znam się na tym totalnie, więc no, co ja wam powiem o mikrofonie, no mikrofon, no. Jakiegoś super wow nie robi, więc no, taki zwykły, klasyczny, z takich też bardzo ważnych rzeczy. To jest coś do stabilizowania
sobie tego kamery, statywu, no nie, oraz tego, co nagrywasz. Ja do tego używam takiej o gumy modelarskiej. Więc no, właśnie takiej, co ogólnie jest wykorzystywana tam w robieniu modeli. Z niej parę razy korzystałem nawet przy robieniu. Przede wszystkim do przytrzymywania rzeczy lub też maskowania. Ale właśnie jest lepsza od plasteliny, ponieważ nie zostawia tłustych śladów oraz łatwiej się zbiera, jest bardziej zwarta, całkiem wytrzymała. Do niektórych powierzchni może się nie chcieć przyczepić, ale to trzeba ją trochę docisnąć, może pomiętosić, w sensie ją rozgrzać, czy coś takiego w tym stylu, no nie. No, to zależy po prostu, myślę, więc no. Z takich innych jeszcze całkiem dla mnie ważnych rzeczy, ponieważ żeby nie ruszać kamery, żeby się to coś tam nie przesunęło w razie czego, albo w ogóle mi nie spadła, jeżeli statyw jest bardzo przechylony, na przykład naprzód, jeżeli coś małego nagrywam, no nie, i musi to tak, na przykład to tak bardziej z lotu ptaka, więc no, no to jeszcze używam takiego selfie sticka, a dokładniej takiego guziczka, który to się podłącza bluetoothem do telefonu i on ci tutaj automatycznie, naciskając ten przycisk, będzie ci robić zdjęcia. Ja do tego w ogóle nie używam kamery, tylko takiej specjalnej aplikacji, która właśnie automatycznie też robi tutaj poklatkowo to, więc no, ogólnie jest darmowa i jeżeli się chce tam jakieś jeszcze dodatkowe wersje, no, w sensie dodatkowe rzeczy, jak na przykład blue screen, chyba albo coś takiego, albo tło, no to trzeba dopłacić, ale ogólnie i tak za darmo robi robotę, bardzo ułatwia. Więc no, dodatkowo i teraz, czekajcie, teraz pokażę ogólnie jak ten, jak mniej więcej ja to robię. Tylko muszę sobie przygotować tło, więc o, tutaj pyk, dart, w sumie się widzimy zaraz. Więc dobra, już jestem tutaj ten. Teraz ogólnie sobie przygotowałem taką platformę z Lego. No po prostu na szybko posklejam coś tutaj z tego i teraz to wygląda tak, w takiej formie gotowej do użycia. No i sobie to przyczepiasz na przykład tutaj. Najlepiej to kilka takich użyć, no nie? I jest to w miarę stabilne, no nie? W sensie trzeba to docisnąć. Teraz robiąc animację, oj, na przykład postawię żołnierza, no nie? Szturmowca znaczy. Teraz jak będę chciał go odpiąć, jak widzicie, o wiele nie będę musiał do tego używać drugiej ręki, już tym bardziej to się bardzo mało poruszy. Im więcej tego zużyjecie, w sensie, bo to nie jest jednorazowe, to jest wielokrotnego użytku, więc im więcej użyjecie, tym bardziej stabilnie będzie do kamery ogólnie. Ja tego czasem tylko używam. Ale zazwyczaj właśnie nie używam, bo zwyczajnie bardzo ma, bardzo stabilny jest ten statyw. No i też właśnie tym guziczkiem robię klatki, zdjęcia klatek. Więc no, jakbyście, jak na przykład, o, tutaj jak widzicie, to jest tutaj totalnie spłaszczone i pum. Się odcisnęło tutaj Lego, no nie, ale kształt od spodu Lego, ale tak naprawdę nie został żaden ślad po tym. Więc no, samo można z ludzikami do nich przyczepić, odczepić, nawet jak weźmiecie to do nóżki, no nie. Przyczepicie, tutaj to widać dobrze. I teraz odczepicie. No dajesz kamerę. O jest. Co jest? Czekajcie. No. No
brach. No nie, nie, ja nie mogę. Proszę państwa, Motorola, no nie? Jest. No to w każdym razie, no, nie wiem jak wam mam to pokazać. Dobra, czekajcie, może tego użyję. O, nareszcie. Jest. Dobra, więc jak widzicie, tutaj nie ma żadnego śladu po tej gumie, plastylinie, nie wiem jak to się nazywa. Profesjonalnie. No, ogólnie 28 gramów w takim opakowaniu jest. No nie, takie właśnie pasy. To jest całkiem grube też. Więc no, jeżeli by się chciało jakiś model, no nie, czyli na przykład, nie wiem, samolot, jego śmigło, no nie, to tutaj ogólnie ja lekko dosyć zrobiłem to śmigło, żeby się fajnie leciutko obracało, ale jak widać, czasem właśnie się tak trochę zatnie i poruszy samolotem, więc jak tego użyć, no trzeba to schować oczywiście za kadrem i przy okazji nie urwać kółka. Jezu, ja to jestem. Ale nieważne. Ogólnie kółko już było wcześniej naruszone przez pewną osobę. Nie przeze mnie, jak coś. I dlatego teraz tak się słabo trzyma, bo nie wiem. Proszę państwa, ta mija, kurde, się nie chce przyczepić dobrze. Dobra, to w takim razie, jeżeli byście chcieli zrobić na przykład animację obrotu wieży czołgu, no nie? Taki piękny M4 Sherman. To jest Jumbo chyba. Tak mi się wydaje. Znaczy wydaje. No. Nie, to nie jest Jumbo. Na 100%. Dobra, nieważne. W każdym razie, jeżeli byście chcieli, no to widzicie, obrót wieży nie sprawia żadnych problemów. Tylko tutaj czasem z boku. Ale to, no wiadomo, po prostu robiąc to bardziej ostrożnie. Może ten model akurat ma bardzo luźną wieżę, ale teraz... O, ten model już tak luźnej wieży nie ma. Jak widzicie tutaj, teraz tylko za lufę trzymam. Się nie obraca, muszę przytrzymać tak o... I to idzie całkiem ciężko. Więc tutaj w takim przypadku najlepiej od drugiej strony do gąsienicy. Pyk. Tylko wiecie, też uważajcie, róbcie z modelami, jeżeli macie, bo nie wiem, nie dużo ludzi w Polsce robi modele. Więc no, i później robi z tym animację. W każdym razie trzeba uważać też, żeby nie zniszczyć. Przede wszystkim ja łapię tutaj za wieżę, kurde, prosto na kalkomanie. Więc się dosłownie proszę o to, żeby ją przemieścić. W każdym razie teraz trochę łatwiej to może być. No ale ogólnie trzeba więcej tego użyć, ja przy sobie więcej nie mam. Nie chcę tam tego wypakowywać, więc no. I też właśnie odczepiając tutaj bardzo łatwo nie zostaje żaden ślad. Tak naprawdę tylko gąsienica się odciska. Więc very, very nice product. Więc ogólnie to by było na tyle. To ja jeszcze na koniec pokażę takiego szturmowca z miotaczem ognia. Normalnie jakaś elitarna jednostka. Sam go robiłem, więc no. Tak to się prezentuje. Tutaj z tyłu nawet ma na broń trzyma dełko, więc no. Dla osób, które by chciały zobaczyć kamerę, no nie, no to wygląda, znaczy statyw, ale dalej. To statyw się prezentuje, o tak, proszę państwa, tutaj ma taką linkę, możecie sobie za to złapać, więc no. Tutaj to się, tutaj się wkłada telefon w to, w
troszeczkę się od tego wuje. Tutaj się odkręca ten ogólnie tutaj uchwyt, tutaj ten uchwyt do uchwytu też się odkręca tutaj od dołu jednak tym razem, a sam statyw ma rozkładane nogi, więc tak naprawdę albo możecie sobie to w ręce trzymać, jeżeli chcecie nagrać jakieś wideo, na przykład gdzieś łazicie, chociaż ja bardziej wtedy to polecam selfie sticka, chociaż może z tym macie większą kontrolę nad tym, co nagrywacie, nie wiem, nie sprawdzałem, więc no, tak to się prezentuje, rozkładane nogi, tutaj jest guma też od dołu, nie wiem, jakby to, no widać trochę, ale tak słabiutko, o tutaj lepiej widać, że tu jest od dołu guma ogólnie, więc to też trochę przytrzymuje na śliskich powierzchniach, tutaj można też regulować oczywiście, więc no, bardzo polecam. Więc macie 16-minutowy filmik, jak gadam o jakichś głupotach totalnie, które pewnie nikogo nie obchodzą. Ale no, może jeszcze dzisiaj się pojawi animacja jakaś Lego, może jutro. W każdym razie też animację Country Ball robię, jestem w trakcie. Znaczy nie jestem w trakcie, tylko co ja gadam w ogóle. Mam pomysł fajny, ogólnie wczoraj czy tam przedwczoraj wrzuciłem jedną animację, więc no możecie, jeżeli nie widzieliście, to możecie wbić, ocenić. No i to było tak naprawdę na tyle, nie wiem, może wam to pomogło, może nie, to jest po prostu to, czego ja używam. Link do aplikacji w Google Play dam wam w opisie, albo chociaż nazwę, nie wiem, zależy. Tak samo sklep modelarski, moje hobby, no nie? Też wam może dam link w opisie, albo w komentarzu, raczej w opisie. Jeszcze spróbuję znaleźć ten zestaw na Allegro. A selfie sticka nie, dlatego, ponieważ tak naprawdę go nie kupowałem, nie wiem, ile on kosztuje w każdym, i nie jest też potrzebny, jeżeli macie statyw. Ja tak mam właściwie, bo go dostałem na urodziny, więc no. Więc właśnie tak to się prezentuje wszystko. Nie wiem, może jak chcecie więcej coś zobaczyć, albo kulisy robienia animacji. Może coś o modelu też, o modelach w sumie, bo ich mam całkiem sporo, bo tutaj, czekajcie, w sumie to założę na statyw, zobaczycie, jak to wygląda z punktu widzenia kamery. Tyk. O. Ej, wiecie co, słuchajcie, bo kurde, mi zapauzowało nagranie i nie wiem, ile gadałem tak naprawdę. Nie wiem co, wszystkie takie linki ważniejsze to wsadzę do opisu filmu, znaczy shorta w sumie, bo short to dla mnie film bardziej. Więc no i jeszcze się zobaczy, co tam będzie dalej, spróbuję znaleźć ten statyw, link do statywu. No i to by było tyle, więc trzymajcie się. Możecie zostawić łapkę w górę oraz suba, jeżeli pierwszy raz widzicie ten kanał, będzie mi bardzo miło. Na pewno 20-minutowy film. A, no to faktycznie film będzie. Nie pomyślałem. Dobra, więc to było tyle. Cześć.